obraża. Rok obraża. 6. Zdarza wam się tak czasami, że patrzycie na kogoś i macie ochotę go rozerwać na strzępy, czasami bez powodu? Ja tak miałem w młodości, przytrafiało się, no, czasu do czasu. Całe szczęście to było lata temu, bo na widok tej laski to bym chyba oszalał. People, attention, please, attention! Hello, I need attention! Attention! Ona jest trochę dziwna! Ale mnie ten głos... tiltuje was ten głos? Ja aż tak... Tak masz ochotę, że zamknij mordę. No dobra, lecimy dalej. Czasami trafiają się ludzie, którzy nie mają poczucia żenady. Teraz się mówi cringe, ale ja wolę to polskie słowo. Ono pochodzi z francuskiego. Genua. I potem ona ogląda ten swój wstęp i jedyna rzecz, jaka jej przychodzi do głowy, to... Ale zajebistą czołóweczkę nagrałam! A tymczasem każda normalna dziewczyna pomyślałaby... Ojej, to mi chyba troszkę nie wyszło, to kociupieńko, to troszeczkę nie wyszło, trochę za bardzo. Ej, Rocky pozłapał, co? Na te obrażanie. Podoba mi się to. Ej, brat, ale tak serio, jak to jest mieć siusiaka? Koleżanko, przyjmijmy na chwilę, że masz czarnego brata. Nawet jeżeli on ci pokaże siusiaka, to potem przy intymnym spotkaniu z polskim kolegą możesz się mocno rozczarować. Rasistowskie żarty, to ja tego nie... No chyba nie ze mną. Nie oglądam, to nie jest family friendly content, ojej. I raz, no zobaczcie, to też nie był family friendly. Pozdrawiam. Niczego przyjemniejszego niż oddanie potężnego stolca w ultra malutkiej kabinie, gdzie czuję się jak gigant w świecie Lilliputów, po czym zorientowanie się, że a. brakuje papieru w kabinie, b. woda w umywalce nie leci. Człowiekowi nie zostaje nic innego, jak zaciągnąć gacie na bruną dupę, wytrzeć ręce w koszulkę i wesoło wrócić do przedziału, udając, że wszystko poszło fantastycznie. No i proszę, i teraz mięsem nie można spokojnie rzucić, ale za to siostra może wam oglądać siusiaka, a może nawet zaciągnie was pod prysznic. Ej brat, może chciałbyś się ze mną wykąpać tak jak kiedyś, kiedy byliśmy dziećmi? Drugi brat? I nie, ja nie krytykuję teraz ponków. Ja tylko pokazuję, co muszą robić utalentowani ludzie, żeby się wpisać w gust debili. Attention, czyli dlaczego nagrałam Kissing Challenge z Anielą? No zobaczymy, ja pierdolę, te kolce no zobaczymy na usta. Dlaczego nagrała, tam jest na pewno mnóstwo głębokich przemyśleń. W Ameryce bowiem Kissing Challenge oznacza całowanie się jednak, tak? Kissing. Jak ona, myślę, że jak ona się ten, przysie, to nam to wyobraźcie sobie, że ma chłopaka i tak go pocałuje i te kolce, wasze wargi tak się wbiją pomiędzy te kolce, a to chyba są takie strzałki. To już chuj, warga oderwana. Warga? Tak, to są wargi, no. Nie no, już przez chwilę zwątpiłem. Całowanie, kissing, całowanie, z angielskiego całowanie, kissing! I jeszcze tłumaczy jak debilom. Spójrzmy prawdzie w oczy. Ona nagrywa te filmy tylko dla tych ludzi, którzy jedyny kissing jaki znają to ze stron porno. Nie no, ja omijam kissing na stronach porno. Od razu do rzeczy przechodzę. No dobra, być może jestem człowiekiem starej daty, ale na pewno nie można nazwać mnie purytaninem. To nie był kissing challenge, to był wsać mi język do gardła challenge. Równie dobrze ktoś mógłby nagrać film, jak jakiś kloszard posuwa jakąś raszplę pod śmietnikiem i zatytułować go, zobacz jak bezdomni się przytulają. Nie wiem jak cię, ale ja tak zaczynam to czuć tak lekko gardło. Jeżeli chcesz tylko sprawdzić smak pomadki, to czemu jej liżesz migdałki? I to było to, to było to, to było to, to było to. To właśnie nam uświadama, jaka jest mentalność Polaków. Jaka jest? O kurde, w jakim my kraju żyjemy? No bo przecież wszystkie dziewczyny na YouTubie nagrywają filmy o tym, jak się liżą z koleżankami. Tylko Polacy nie potrafią tego zrozumieć. Nagrałyśmy kissing challenge z dwóch albo trzech może powodów. Jeden! Dwóch albo trzech, no nie wiem, musicie się zastanowić. No to niech się zastanowi, czy dwa, czy trzy. Która jest po prostu przerażona, gdy widzi dwie całujące się dziewczyny. A to mi się wydaje, że kto ogląda? Aha, one chcą zmieniać świat. Aha! Nie no, kurwa, bo skisnę. Te dziewczyny nagrały, bo chcą zmienić świat. Chcą zmienić świat. Mentalność Polaków. No bo jak się dwie dziewczyny całują, no to taki Polak patrzy... Nie powinno tak być, nie?
I one nie zrobiły tego dla wyświetleń. Nie, nie, to całowanie się, język do ryja, cycki lekko ukazane. Nie, 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 nie. To nie chodziło o wyświetlenia. Dobra, zobaczymy, może później powie o wyświetleniach. Nie no, oczywiście, jak dwie dziewczyny się całują, mężczyzny może jakoś nie odrzucać, tak? Nie wiem, znaczy, szczerze, mnie to jebie. I tak samo jak się mężczyzn z chłopakiem liżą, też mnie to jebie. Po prostu, idę sobie dalej. Nie przeszkadza mi to, nie wzbudza ani żadnych złych emocji, ani specjalnie pozytywnych. Takie neutralne, może z lekkim zabarwieniem właśnie takie, a, szczęśliwa para. Fajnie, nie? Fajnie, fajnie widzieć ludzi, którzy się kochają. Może nie do końca, nie wiem, może to jest tylko jednorazowa przygoda, whatever. W każdym razie jest im dobrze razem, więc czemu miałbym nic z tym źle? Znaczy, no... Wiecie, no nie, to nie jest tylko ruchanie się na mieście, nie? Bo to już jest co innego. Ale to, że tam się pocałują czy coś. No, tutaj było trochę inaczej to pokazane, bo tutaj to się lizały przez, nie wiem, 20 sekund z językiem wyciągniętym. No to już faktycznie komuś to może przeszkadzać. Aczkolwiek, no, mi jakoś niespecjalnie. Horda moherowych beretów? Gwarantuję ci, że prawie każdy facet, który zobaczy dwie całujące się dziewczyny, będzie przeszczęśliwy. Co, nie wolno mówić, że dwóch całujących się facetów to ble, a dwie całujące się dziewczyny to okejka? Spokojnie. No ale tak jest. No nie, jakby się zobaczyło dwóch całujących facetów, to by mnie to tak... No nie, nieprzyjemne uczucie by było właśnie. Ale szczerze... A chuj, nie chcą, to się całują. Nie przeszkadzają? No nie, nie bym zadowolony, ale nie podszedłbym. Kurwa, wypierdolać pedały stąd, bo nie chcą to patrzeć. Nie zrobiłbym tego, po prostu bym se poszedł, tyle. Nie mogę, nie jestem posłem. Poza tym nic nie mówię o facetach. Mój chłopak jest właśnie w Norwegii w pracy i wiecie co? Mówi, że co chwilę liżą się jakieś dwie lesbijki i to bardzo perfidnie. O Jezu, to powiedz lepiej, gdzie ten chłopak pracuje i czy mają wolne stanowiska. Ale nikt nie chodzi z karabinami, by do nich strzelać. No tak, bo u nas strzelają, nie? Czujesz się zastrzelona? Nie, to się... Ej, nie, no ten sketch nawet śmieszny. To co teraz zrobiła? Nie, nawet mi to rozbawiło. Nie liczy jako zastrzelona. Nikt też tego nie komentuje. Jak to nikt nie komentuje? Twój chłopak komentuje, homofob pieprzony. Chcemy generalnie zmienić nastawienie Polaków do bliskości. Ja pierdolę, no nie mogę słuchać tego. One mają misję zmienić świat. Jak słyszę coś takiego, to myślę sobie, no kurwa, chyba za dużo jakiegoś coachingu, ale wydaje mi się, że to jest tylko ich przykrywka, żeby się dobrze z twarzą pokazać po tym filmie. No, wiecie, jakie jest moje odczucie, bo to oglądałem, bo ktoś mi to podesłał ostatnio, to oglądałem to. Moje odczucie jest takie, że chciały zrobić coś kontrowersyjnego, żeby cały świat o nich, no nie cały świat, no, ale cała Polska, przynajmniej ten internet polski, komentował to, co one robią. Czy pozytywne, czy negatywnie. No chyba się spodziewały, jaki będzie odzew, no bo jaki mógł być inny. No. Wiecie, jakby się dwie normalne dziewczyny całowały, nie? Jakieś tam na ulicy. Takie fajne, ładne. A to tam, kto by tam strzelał, kto by tam narzekał. No ale jak tutaj... No nie chcę jej krytykować, no ale nie jest to mój gust zupełnie dziewczyny. Tak, mi się nie podoba, ale... Tak samo ta seksmasterka. Może ma te cyce, może ma tą dupę, ale naprawdę, no z twarzy... A to jest najważniejsze, też mi się nie podoba. A już pomijam ten wygląd. No to co robią, tak? No seksmasterka, no to... Różne rzeczy w tych ustach miała, obnosi się z tym i tak dalej. No to niezbyt fajne by to było. No. Mając tą świadomość nawet, nie? Tak trochę. Trochę jakby mnie seksmasterka trochę obrzydza na przykład. O, tak wam powiem. A tej, no nie wiem, no jak że ona coś tam całuje z językiem z nią, no to też mnie trochę obrzydza, no nie będę ukrywał. ...miłości do niektórych tematów, bo po prostu niektórzy są... A tak szczerze? Mnie to tam jebie, co się w tym internecie dzieje. A, chcą, niech się liżą. Ja tego nie muszę oglądać, nie? No mam ten wybór. ...bardzo zamknięci w swych pojemniczkach i... No namiczę, a w ogóle słyszałem dobrą... Dobrze, jeden ziomek skomentował, jajami w chrzan. Zajebista ksywa. Jajami w szan. O jest kurwa sztos. Co ktoś? No jaki ziomek to wymyślił. I nawet boją się wychylić głowy. Ale co ty w ogóle pieprzysz? To jest miłość? To jest bliskość? Naprawdę wierzysz w to, co mówisz? Epatujecie seksem tylko i wyłącznie po to, żeby zwrócić uwagę gówniarzy na YouTube. To nie miało niczego uczyć, to nie miało nic nosić, to generalnie...
nie miało być tylko... Gówno? 6 minut, ględzę... Nie no, przed chwilą mówiła, że miało ten... No przed chwilą mówiła, że miało zmienić mentalność Polaków. Do tego, jak postrzegają dwie całujące się kobiety. No, no nie no, nie wiem, ile Donami krzana ma lat, no. Myślę, że z 18 ma, ale... Nie, o konieczności zmiany mentalności Polaków, a na końcu to właściwie nie miało nic zmienić. Ale to czekaj, dają innego... O, Rocky też to mówi. No, Rocky dobrze tutaj punktuje. Tak, który jednak coś zmienić by chciał. Zastanawiam się, po co pan to wszystko robi. Ha! Nie, kurwa, no Daniela Magicala się tu nie spodziewałem. Może dlatego też, aby ludzie nie byli agresywni, z wiele chuliganek, niszczą, wandalizmu jest, a ludzie siedzą ze mną jednak za kamerą, mogą się uspokoić, mogą się pośmiać, mogą siedzieć w domu, napić się ze mną i spać, niż coś innego zrobić złego. No i to jest prawdziwy bohater, on ma no, coś złego, no ale też mogliby robić coś dobrego, a ja siedzę, oglądają, nie? To tak jakby ma dwie strony, no. Po prostu zamiast robić coś, to ogląda Daniela. To nie znaczy, że ten, kto ogląda, to pewnie by zaraz coś rozjebał, czy tam kogoś zabił, czy coś porwał, nie wiem. Tak samo nie robi dobrych rzeczy, ani złych, no. Ale mi tam cat content Daniela nie przeszkadza. Ja tam nawet go lubię, a... Uważam, że jakaś tak, nie wiem, TVN chciał go pokazać w złym świetle, ale dla mnie to jest po prostu reality show i tyle. Tak, no. Świat według kiepskich, real life i tyle. ...alny wpływ na kulturę w Polsce. Gdyby nie jego program, nie wiadomo, co by się działo na ulicach. A na przykład ja wymyśliłem coś, co stworzyli naprawdę ludzie, no, Rocky też to widzowie, mówi. Publika i publika naprawdę mądra, konkretna. No to też wam mówiłem. No każdy streamer chciałby powiedzieć o swojej publice, że jest mądra, świetna i tak dalej. No to jest coś, co wy chcecie usłyszeć. Nie zawsze jest to prawdą. W części jest, bo zawsze się znajdują... No bo to jest no, bardzo zróżnicowane. Są no, bardzo różni ludzie. Sami widzicie na czacie. Zresztą jak ja poznaję in real life, to też no, różni są ludzie. No od żabki do naprawdę gościa powyżej 40, który jest, nie wiem, nauczycielem. Poznałem takiego gościa. Nauczycielem jest i ogląda streamy. Widzicie, no i tacy są, nie? Także, no, ogólnie, nie ogólniałbym, że jest mądre, no. Chyba, że w odniesieniu, nie wiem, do niego czy do kogo, no nie mam pojęcia, w odniesieniu do kogoś. Ja jeszcze raz podkreślam, nie mam nic za Daniela, lubię go, myślę, że ma fajny ten content ma, no. Mówi ludziom, że patologia narzekają, no ale co, ludzie chcą to pogląd, niech sobie oglądają, no, mi nie przeszkadza. Ja tam Daniela szanuję. Która, no idzie w jeden content, mój prawdziwy taki, nie? No tak, bo wygląda na to, że Daniela ogląda sama śmietanka gimnazjalna. Zbierają się wieczorem na kółku poetyckim i zamiast samodzielnie układać wiersze, oglądają tą prawdziwą poetykę rzeczywistości. I publika naprawdę mądra, konkretna. Tak jest, same wybitne jednostki! Tylko teraz muszą szybko gdzieś... Elita internetu, film, XD. Muszę się dowiedzieć, czy ja Daniela właściwie obrażam, czy może go chwalę. Zaraz, ale co on chce przez to powiedzieć? Porównuje Namincian i Daniela? Tak, tylko że Daniel żyje w prawdziwie porąbanym świecie, a to dziewczę w świecie porąbanych kucyków. Róg! Róg ma w dupie oko i ma penisa na głowie, ma brodę na penisu i ma zero sumów, bo jest debilem i niech idzie się powiesić. Ej, w kolejnym zakładzie psychiatrycznym podłączenie internet! Zakompleksiony grubasku, twój bełkot na kanaliku dla wieśniaków podobnych do ciebie nie jest wart nawet jednej minuty, kubusia. Duża buźka. Za to na twój komentarz Kubuś na pewno poświęca kilkanaście minut przed snem, żeby sobie podnieść samoocenę. O, miałem dzisiaj taki zły dzień, muszę szybko poszukać, co tam Artur napisał w internecie, żeby sobie poprawić samopoczucie. Skończ tym, zaraz zaczną się żarty z ciebie albo twojej rodziny. Jeśli myślisz, że ciebie to nie dotknie, to możesz się mylić. Skąd w ogóle pomysł na coś takiego? Życzę ci, żeby jakiś młody... Jego rodzinę, Roka, to już obrażali jeszcze... Kurwa, te przeróbki z Miszarem, to już nie wiem, ile to ma lat. Odkąd pamiętam, nie wiem, internet to już było jakieś te z Miszarem. Myślę, że rok jakby, no co jak co, ale już się naśmiali z niego w internecie, o tak. Nie wiem, co tam gorszego mogliby wymyślić. Wymyślić. Z którego się śmiałeś, nakręcił się i zrobił sobie krzywdę. Serio. Serio? Ktoś się musi zabić, żeby udowodnić, że ty miałeś rację? Uznasz to za swój sukces, czy co? Ciocio, Michelek lubi towary. A co to za techniawka? I dance! Go dance! Ha! Robi to!
O kurde. Na polityce można się przejechać. O.